Jedno z renomowanych centrów medycznych w Katowicach. To właśnie w tym miejscu znajduje się m.in. klinika leczenia niepłodności. Co to miejsce ma wspólnego ze smogiem? Nie od dziś wiadomo, że fatalna jakość powietrza jest przyczyną zwiększenia zachorowalności na choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby płuc. Jak wyjaśnia dr Paweł Juraszek, ginekolog-położnik, smog ma też negatywny wpływ na płodność. Istnieją badania zrobione za granicą, które mówią ewidentnie o tym, że u mężczyzn żyjących w dużych aglomeracjach zanieczyszczonych, poddanych na działanie smogu, jakość nasienia jest dużo gorsza w porównaniu z nasieniem mężczyzn żyjących na przykład na wsi. Zdaniem lekarza niepokojący jest fakt, że w ostatnich latach zaobserwować można coraz większą zależność pomiędzy narażeniem na smog a niepłodnością. Wiemy i słyszymy, jak często lekarze kardiolodzy czy interniści apelują i mówią o złym działaniu smogu. Ja myślę, że jeżeli się nic nie zmieni w ciągu najbliższych kilkunastu lat, my ginekolodzy odnośnie niepłodności będziemy to coraz częściej wiązać ze smogiem i również w tej sprawie apelować. Smog ma negatywny wpływ na płodność zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Dlatego też pary planujące potomstwo powinny zwrócić szczególną uwagę na jakość powietrza, którym oddychają. Choć nasze samorządy od jakiegoś czasu zintensyfikowały antysmogowe działania, to na wymierne efekty przyjdzie nam poczekać co najmniej kilka lat. W tej chwili rozsądnym rozwiązaniem na okres grzewczy wydają się być specjalne maseczki czy oczyszczacze powietrza. Jeżeli tak jak mówię, staramy się o ciążę, oczywiście pamiętamy o zdrowej dzieci, o suplementacji kwasem foliowym, witaminami. W razie problemów z zajściem w ciążę warto również oczywiście zgłosić się do ginekologa, aby wykonać wstępne badania.